Eins, zwei, drei. Hier habe ich einen unheimlich strammen Vogel wieder, wo man eigentlich denkt, das ist der Ideale für die Mittelstrecke. Aber das ist der Kilometerfresser, also 1000 Kilometer Flüge. Ja. W ręku mamy teraz bardzo dobrego gąbra spodowego, bardzo dobry lotnik, który spisał się w lotach na średnim dystansie, tak samo jak na dużym dystansie, dalekim dystansie. Według Reinera coś to jest na lotu powyżej 1000 km. Ich habe ihn damals ersteigert, weil ich auch für die Zukunft ein bisschen Weitstrecke spielen will. Und ich möchte nicht mit unserem Programm Tauben, die 700 Kilometer problemlos gehen, die möchte ich nicht auf der Übernacht-Weitstrecke spielen. Das müssen andere Tauben sein. Und dafür habe ich ihn gekauft. Rainer chciał również zacząć lotować głębiej na dalekim dystansie, typu maratony. I nie chciał brać tych głębiej bezpośrednio, które latają u nas w oddziele, na 700 km. Chciał po prostu kupić coś dobrego, które latało na loty nocne, na loty dwudniowe. Dlatego został kupiony kilometr fresa. Als ich ihn gekauft habe, war fünfjährig und hatte in dem Jahr gerade den 10. National Perpignan und den 11. National Barcelona in Deutschland geflogen und war damit erste nationale Asttaube von Deutschland geworden auf der Übernachtweitstrecke. René zakupił go jako 5-letniego gołębia, który zdobył 10. konkurs Perpignan, jak również w tym samym roku 11. konkurs z Barcelony i stał się zdobył to najlepszy gołąb w dalekim dystansie w Niemczech w 2012 roku. Wie gesagt, wirkt also von der Hand her fast wie eine Mittelstreckentaube, hat nicht dieses typische Hängerwesen von Weitstreckentauben, aber hat es eben bewiesen und ich kaufe nur Tauben, die es bewiesen haben. Hat es bewiesen, einfach alle anderen hinter sich zu lassen und in einem Jahr zweimal so eine Spitze auf Perpignan, also auf 1000 Kilometer Perpignan und Barcelona rauszuhauen, da habe ich einfach gedacht, den musst du haben. Rainer, postanowił, ten gołąb jest w ręku, wygląda nie jak taki typowy standard, który lata na dalekim dystansie. Natomiast jest to gołąb, który w ręku wydaje się jako gołąb średniodystansowy, to 700 km. I twierdzi, skoro gołąb leci lata powyżej 1000 km, postanowił po prostu kupić go, ponieważ stwierdził, że musi takiego mieć gołąb w hodowli, który jest, mam nadzieję, że bardzo dobrym rozpodowcem i przekazuje to swoje geny dalej. Und für ihn habe ich denn die entsprechenden Weibchen mir gekauft, teils auch teuer ersteigert. Aus Nationalsiegern, aus nationalen Asttauben in Belgien, aus internationalen Siegern. So, und ich denke, dass ich mit diesem mir etwas für die Weitstrecke aufbauen kann. Do niego do pary dokupił extra jedną samiczkę, która pochodzi z bardzo dobrego, z najlepszych głębi dalekodystansowych w Belgii i w Holandii, które zdobywały pierwsze konkursy, za które dopłacił naprawdę wysoką sumę pieniędzy.